Cześć, witam. Kaktus McCoy 2, odcinek 13. Czyli zaczynamy robienie skrzynek i gwiazdek. Jak zapowiadałem w poprzednich odcinkach, parzyste odcinki to skrzynki, a nie parzyste gwiazdki. Stwierdziłem, że zrobimy tak, żeby no chyba kaktusy trochę inaczej wyglądały, nie? Bo jak w kaktusie pierwszy mamy już tam, rozpocząłem te gwiazdki na nieparzystych poziomach, tutaj by były wtedy skrzynki na parzystych, bo tutaj może byśmy zrobili odwrotnie. Pomijając te trzy gwiazdki, które zrobiliśmy przy okazji tych naszych poziomów, no to mamy... Proponuję zrobić właśnie, żeby to parzyste odcinki tu miały gwiazdki, a nieparzyste odcinki byłyby skrzynki. Jak już mamy trzy gwiazdki zrobione, no to można by było jakąś skrzynkę odblokować, nie? Więc się tak patrzę i miałbym ochotę odblokować jedną ze skrzynek w poziomie. Niech będzie poziom. Jedną skrzynkę, nie? Nie wybieram żadnej, po prostu pierwszą skrzynkę, jaką znajdę, to ją odblokowuję. Jak już ją odblokuję, to pójdziemy do po prostu zakończenia levelu. Nie? Jedną skrzynkę na poziom. Jedną skrzynkę na poziom. To bym wziął w sumie poziom. Żeby odblokować pierwszą skrzynkę, na przykład. To będzie poziom. Dobra, niech to będzie poziom. Dobra, weźmy szybko jakąś skrzynkę. Dobra, piąty poziom, tyle. Piąty poziom i jedną skrzynkę tu zrobimy. Tylko to pewnie nie pamiętam, gdzie te skrzynki są. Nie wiem, za pierwszą już znajdę. Pierwszą skrzynkę, jaką znajdę, to ją otwieram. A tu zbieramy te 28 tysięcy, nie? Te wszystkie upgrade'y tu zrobić. W zasadzie 24 tysiące. Co, i tu jest skrzynia? Tak, jest pierwsza skrzynia. A nawet pierwsza dosłownie. Czyli już mamy zrobione cel tego odcinka. Pierwszą skrzynkę odblokowaliśmy. Gdybym był w stanie jakoś ocenić, gdzie jest która skrzynka, to mógłbym nawet wybierać konkretny numer skrzynki, nie? Na odcinek. W tym odcinku to... Powiedziałem, że zrobimy losowo w skrzynkach. Pierwszy, którą znajdę, nie? Więc nie połowiam w ogóle z tych skrzynek. Okej. A bilety tu są. Dałoby się jakąś kasę tutaj nabijać. Okej. Wow, trzech na raz bije. Okej, gitarka. Czyli teraz będziemy mieli tak przystępienie, że oba kaktusy będą lecieć, nie? Poleciał. Oba kaktusy będą lecieć, bo jedna seria została zawieszona i stwierdziłem, że kaktusem zastąpię tę serię. To ten tydzień, bo myślę, że od następnego tygodnia wrócimy do
tego, że nie będzie chyba nic zawieszone. Co ma być zawieszone, to tylko na ten tydzień. Wtedy będzie coś ciekawego, ale to tylko... tylko te... pewnie bilety w środku, nie? Tak schowane to mogą być właśnie tylko bilety, które są jedną z gwiazdek. O, patrzcie. Prawie się spalił ten... Oj. Niestety za dużo tych spiłów to było i tak to się skończyło. Mogę tu coś znaleźć, jakąś broń? A właśnie. Zepnęli mnie, kto mieli piłę. No i tylko mogłem spaść. A teraz jego gość, tego gościa się zepchnąłem. No. Kończyła się piła, to bierzemy następną broń. Okej. Okej, w tam do niego nie sięgnę, by tego odwalać. Zepnąć, to spychamy, żeby przejść dalej. Mamy checkpointa, czyli nie chciał z powrotem. To skoro się kasa nie zapisuje. Jak się kasa straci, to już nie odzyska. Będę każdą skrzynkę sobie robił, to będzie więcej kasy. Będzie więcej kasy, będzie łatwiej zrobić te właśnie. Było trzech naraz, nie? Będzie łatwiej wybierać te kasy. Potrzebną do wyzwania, które tam się podjął. Bez upgrade'u, bo potem wszystkie naraz. O, rękawice jeszcze są. Ile broni mam nieodblokowane? Arsenal. Ale cisza się zrobiła nagle. Dużo tych broni mamy. Cztery broni jeszcze są nieodblokowane. Nawet które. A, rozwalił. Dobra. Chyba wiem, jedna to będzie pewnie sieć z motywami, odpoczyni. A pozostałe trzy to... co prawda. Potrzebuję kur. Nie, to mnie jakaś gwiazda przypadkowo wyszła. No co, to bym po prostu ją uznał, nie? Czekaj, gwiazda, którą mogę być przez przypadek? Nie. A tu w sumie wszystkie te gwiazdki polegają na czymś... na odliczaniu. Powiedzmy, że są takie gwiazdki, które zrobić, to trzeba zrobić konkretną ilość. To są nowe gwiazdki przypadkowo. Okej. Dobrze, to zauważyłem na jednym z nagle od innego gościa, bo zobaczcie, jak to łatwe.
właśnie, jak się tak przechodzi te poziomy, zbierając kasę i robiąc wszystko pojedynczo, to tak kasy będzie więcej, no i będzie więcej okazji, żeby masterować broń. Jak to będzie mniej odcinków do dorabiania na osiągnięcia, to też będzie lepiej. Jako, że tutaj trzy grecki są zrobione, to w porównaniu z korpusem jedynką, gdzie tam już było 120 odcinków do zrobienia, bym miał wszystko robić pojedynczo, tutaj odcinki 3 mniej, czyli 117. No 17 łącznie z tym, nie? Okej. Poleciał. Ale poleciał. Chcę jedna piła, patrzcie. Poleciał. Jeszcze wyje. I jest masterka po szybkim. Poleciał. Szybko. No to już nie poleciałeś w stratosferę, ale zobaczcie, ile kasy nazbierałem w tym jednym miejscu, nie? Więc jak trzeba farmić kasę, to właśnie najlepiej tak robić. W ten sposób farmimy kasę. Ile jej zdobyłem, nie? Już mamy 9 tysięcy. A my mamy 28 tysięcy, nie? Może nie będzie takie długie. Nie, może jakoś to szybko pójdzie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie tego odcinka, gdzie robiliśmy pierwszą skrzynkę w poziomie 5. Może będę wam robił ankietę. Najpierw może byśmy losowali na kole coś, tak? I potem może byśmy ankietą się bawili. W ankietę bym wpisywał 5 opcji z koła. Jakbyś na kole nie losowały 5 opcji, tak? Było albo gwiazdki, albo skrzynki, byśmy coś wybierali, byśmy to robili. Jeśli chodzi o skrzynki, to ja mógłbym jakoś namierzać, gdzie jest konkretna skrzynka w tych poziomach, gdzie nie jestem tego pewien, która skrzynka gdzie jest według numeracji, mógłbym je namierzać i byśmy po prostu tą konkretną skrzynkę robili. Niekoniecznie musimy robić te skrzynki po kolei, można się tak bawić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.